W multimedialnej filii bibliotecznej Biblioteki pod Atlantami zorganizowano spotkanie z Justyną Kopińską, dziennikarką i autorką reportaży kryminalnych. Justyna Kopińska z wykształcenia jest socjologiem. Jak sama przyznała, wybrała ten kierunek studiów, by lepiej poznać ludzką psychikę. Zaczynamy rozumieć, jak działa siła autorytetu, w jaki sposób ludzie podporządkowują się osobie, która wydaje polecenia. I na przykład później, pracując nad sprawą siostry Bernadette, mogłam to sobie przełożyć po prostu, dlaczego te pozostałe siostry, które miały sobie bardzo dużo dobroci. A po latach w Zabrzu zaczęły stosować dokładnie te same techniki, bić dzieci, poniżać. Justyna Kopińska napisała książki Czy Bóg wybaczy siostrze Bernadecie? Polska odwraca oczy i z nienawiści do kobiet. Porusza w nich tematykę kryminalną, związaną z prawem karnym, sądami i więziennictwem. Przeprowadziła m.in. wywiad z żoną Mariusza Trynkiewicza. Jak przyznała Kopińska podczas spotkania z wałbrzyskimi czytelnikami, rozmowa była jedną z nielicznych sytuacji, podczas których trudno jej było ukryć emocje. Na co dzień nie ma z tym problemu, nawet podczas rozmów z wielokrotnymi mordercami. Uczyła się tego na kursach i doskonaliła przez lata. To jej zdaniem niezbędne w zawodzie reportera. Justyna Kopińska swoje doświadczenie zawodowe zdobywała w Stanach Zjednoczonych i Afryce Środkowej. Jest laureatką Nagrody Dziennikarskiej Amnesty International, Pióro Nadziei. Zdobyła Nagrodę PAP imienia Ryszarda Kapuścińskiego, Grand Press, Nagrodę Newsweeka imienia Teresy Torańskiej. Jak zdradziła podczas spotkania z wałbrzyszanami, niebawem będziemy mogli zobaczyć film na podstawie jej książki w reżyserii Borysa Lankosza.